No trochę popadało w Kielcach, gradobicie, oberwanie chmury, ale to nie przeszkadza nam w jechaniu, Rafałku, na co? Na grzyby. Na grzybki, więc zawijamy się. Cześć, Justyna. I przy okazji chciałem pozdrowić Justynę i... Pawła z Łasku. Pawła z Łasków. To... Łasku. Łasku. To Pawle i Justyno pozdrowienia, a my zawijamy się na Leczaje, tak zwane Rydze. I jedziemy. Pytę. Jest w pytę. W pytę, no zobacz jaka piękna pogoda mamy, zmianę. Ale po... zawsze po tym złym przychodzi dobre. Dobre, więc zobaczymy, czy uda nam się nazbierać grzybków. Jedziemy do lasu i jak Rafał mówi, jest w pytkę. Samochody, jak widzicie, wszystko jedzie nie ulicą, tylko chodnikami. Dlatego, że jest, widzicie, jaka woda na ulicach. A my zawijamy się do lasu, niestety, a może stety, i zobaczymy, czy uda nam się coś. W wielkiej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Co dzień. Matu Pyza wraz z Rafałem. Jesteśmy już w lesie i zobaczymy, co rośnie. Czy już są nasze mleczaje, tak zwane rydze, czy jeszcze ich nie ma. Więc po burzy, gradobiciu, który przeszedł nad Kielcami, jesteśmy już w lesie i zobaczymy, co uda się trafić, jakie grzybki. I zaczynamy. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i miejmy nadzieję, że jakieś grzybki będą na moim filmie. Rekonesans, tak, przed zbiorami jesiennymi i zobaczymy co i jak, więc zapraszam jeszcze raz na najnowszy film z lasu w moim wykonaniu. Jest pierwszy grzybek, tak, nie na zero, zobaczcie, ogryzek taki. Ale sztuka, jak to mówię, to sztuka. Zobaczymy dalej. Więc pierwszy grzybek już jest. Cieszy. I szukamy dalej naszych grzybków. Taki rekonesans przed jesiennymi zbiorami. Oto mleczai pomalutku, powolutku. Dzisiaj jest na tą chwilę niedziela. Drodzy Państwo, ja po nocce czwartej, jeszcze jedna mi ostatnia, piąta noc czeka, bo dzisiaj jest niedziela. 4 października, 13:50 i oto w ten niedzielne południe połazimy trochę po lesie. Na borowiki, tak jak mówiłem, nie ma już czasu, nie ma już sensu chodzić, więc teraz muszę obczaić wysyp w tym lesie mleczai, rydzy, więc dlatego taki krótki rekonesans przed zbiorem tych grzybów. Dobrze, pomalutku, powalutku i zobaczymy, co uda się nazbierać, więc szukamy pomalutku, powolutku, chodząc w ten niedzielny dzionek po burzy, która nawiedziła Kielce. A więc, drodzy Państwo, chodzimy za rydzami, a trafiłem pięknego borowika. Zobacz, i to młodziutki. No.
I zobaczcie, drodzy Państwo, no ja to mówiłem, że będą, ale Rafał, to będą pojedyncze sztuki rosły. I zobaczcie, jaki ładny borowik. Więc go przytulimy. Więc grzybek cieszy na dno. I mamy jednego mleczaja i borowika. Więc szukamy pomalutku dalej, chodząc po tym lasku. I czy grzyby będą, czy nie, i tak film się ukaże. Znacie mnie. Ale nie jestem na zero, więc jakieś grzybki są. Tylko teraz trzeba, tak jak mówię, natrafić na wysyp tych grzybów, które chcemy zbierać. Ale ich jeszcze tu nie ma. Nie ma, ale pochodzimy pomalutku. Zobaczymy. Więc spacerujemy po lesie w ten piękny dzionek. Pomalutku, powolutku. I zobaczymy, co jak. Nie, rydz! Mleczaj! Zobacz, taki ogryzek. No ale sztuka to sztuka. Nie ma jeszcze tych grzybków. Ale spacerek po lesie poszukamy, zaobserwujemy, co i jak. No i będzie trzeba poczekać na ten wysyp, kiedy już będziemy zbierać całymi koszami nasze grzybki. Teraz to już jest, drodzy Państwo, spacer po lesie w poszukiwaniu grzybków. Żaden wyścig, tak do tej pory, bo wiecie, na moich filmach jest dużo grzybów. Przyzwyczaiłem Was do zbierania dużych ilości grzybów szybko, krótko i na temat. A dzisiaj to jest taki już film rekonesans, rozpoznawczy. Więc pomalutku, powolutku. I nawet borowik się trafił, który cieszy. Więc Rafał natrafił, pokaż. O. Pokaż pomalutku. A, proszę tu bardzo. I tutaj masz taki konkretny. Tak, widziałem. O, zobaczcie. Jeży nowe. Mleczaje. Pamiętamy, ale dopiero będą, Rafał, dopiero tu będą. Tak, pamiętajmy wszyscy, że rydze się kładzie do góry. Do góry, żeby się nie pogniotły. A żeby... typowy patelniak na smażenie na masełku. No. Trzeba będzie go wykroić, myślę, że. A ale to jest się... dziura, to jest dziura już, także. Także jest chociaż. Tu masz jeszcze, Rafał. Tak. Nie, już nie ma. Nie ma. Tu. Tu tam jeszcze jednego znalazłem, ale no i już zobaczcie. Tak, nie dużo, bo niedużo, ale są. Ale są. Ale to jeszcze nie czas. Jeszcze Rafał, to jest nie to. Nie to, dlatego musimy tak tu krążyć. No i odczaić, po to my przyjechali. Połazić po lesie, zaobserwować co i jak, żeby wiedzieć. Akurat dla mnie dobrze spasiło, że przyjechałem dzisiaj z Rafałem, taki krótki rekonesans, bo jutro mam po nockach dzień wolny. To tylko jutro mam wolne po nockach.
więc jutro bym poświęcił więcej czasu na szukanie tych grzybków tutaj. Lecz teraz wiem, że jutro nie warto przyjeżdżać, bo jeszcze ich nie ma. Więc dlatego dzisiaj taki przed ostatnią nocką szybki, krótki wypad z kolegą. Ale szukamy, szukamy, zobaczymy co dalej. Cięte są. No tutaj znalazłem dużego, ale cięty. Zwróćcie uwagę. Cięte. Wszystko cięte. Ale jest niedziela. Niedziela, drodzy Państwo. Wczoraj, dzisiaj z rana chodzili, bo jest późno teraz. Ale szukamy, szukamy. Mnie cieszy mała niespodzianka, czyli borowik. Z niego jestem zadowolony. I połazimy jeszcze trochę. I przynajmniej wiem, że jutro co innego będę robił, a nie latał za grzybami, których jeszcze nie ma. Odczekamy parę dni. Wyczajmy moment i wtedy już wybierzemy się tutaj na konkretne grzyby. Tak to widzicie z tamtego sezonu. Zobaczcie sami. Więc musimy teraz tylko dozbierać i będziemy kończyć pomału tą leśną imprezę. Drodzy widzowie z naszego rydzowego wspólnie filmu, w dniu dzisiejszym zobaczcie, i to będzie koniec. Będziemy pomału kończyć leśną imprezę, potniemy szybko, krótko i na temat. Tak to było niestety i na to czekam, na takie zbieranie grzybów oto w tym lesie. Teraz pomalutku chodzimy, pomalutku, i tak grzyby idą dla Rafała, coś sobie tam zrobi. I szukamy, szukamy grzybków. Zobaczcie. No jest, coś jest, nie? No, coś jest. Ale widzisz w tych kszorach takich, nie? Tak, tak, coś jest. Tylko że są same duże, nie? Czyli kiedy krótko mówię, albo no. Ktoś nie znalazł. O, tu gdzieś. No. I to mówię, tu wiesz, ale nie ma, Rafał, nie ma. No ale zobacz, tu widzę. No to nie, a bardzo podobny. A tu góry ale... też nie? Nie, to też nie. Bo jest kilka rodzajów. Tak, nie, to na to jest. Ale w jakich wieżynach, no. A więc szukamy. Zobaczcie co ja znalazłem. Obręcz. Pętla. I chyba psa ktoś przywiązał, ale psa nie było. I tak to się prezentuje. Więc zostawimy, bo mi to do niczego niepotrzebne. I całe szczęście, że nie było psa zdechłego czy coś, bo widok by był straszny. A chodzimy pomalutku jeszcze. Rafał zadowolony. Coś tam zbiera. O, widzicie, wycięty był. Był wycięty. Ale nie ma nic, nic nie mogę natrafić, ale szukam, jeszcze szukam, bo lasek jest fajny. I mam dwa grzybki, trzy borowika i dwa rydze, takie ogryzki.
taki ogryzek, ale jest. Szału nie ma. Rafał biega za tymi grzybami po krzorach, bo w krzokach najwięcej jest. Tak, jestem tutaj. Tutaj jestem i nie ma nic. I tak mówię, Rafał się pilnuje cały czas, nawija. Ja spokoju sobie zbieram, raczej szukam, chodzę i wybieram miejsca takie raczej ładne, nie? Rafał po tych krzorach efekt ma w postaci dużych mleczai, a ja pomalutko, powolutku traktuję to jako spacerek, jako odpoczynek przed dzisiejszą tyrką. Ale nie ma jeszcze tak bym chciał, więc trzeba czekać. Trzeba czekać. Na te konkretne grzybobranie z tego miejsca. Zobaczcie. Dopiero się pokazują. No ale to nie to, to nie to. Szukamy. Nie piękne, bo one są te tak jakby, wiesz, z pleśniawką. No to zbieraj, nie? Bo ja i tak nie biorę grzybów. Tu jest. Ogryzki, bo ogryzki, ale... Coś tam jest. Naprawdę ogryzki. Mamy. Są. A więc Rafał, coś od ciebie. No, jeszcze słabo, jeszcze nie pora na rydze. No ale zobacz. Myślę, że przyjdzie. No, no jak to się mówi, na sosik. Sosik albo... będzie, borowik jest. O, to ja też się pochwalę, proszę. O, podgrzybek. No i zobaczcie, i takie ogryzki. No i kończymy. Przyjdzie pora jeszcze. Przyjdzie pora, to jeszcze raz pozdrowimy twoich ziomków. Tak jest, Pawła i Justynę z Łaska. To serdecznie. I Rafała też oczywiście. I także przy okazji pozdrawiamy. Trzymajcie się, może kiedyś wspólnie poszukamy grzybków, nakręcimy jakiś film i dokładnie. Pozdrowienia dla was. I tak to leciało, ja idę dalej odpoczywać przed ostatnią nocną zmianą, chociaż wiem, że jutro dnia wolnego po nocy nie spędzę w tym lesie, który zaplanowałem, bo wiem, co jednak jest, że to rekonesans jeszcze nie pora na ten las. No i do następnego. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. I pamiętajcie, niedługo będzie połaniec. Tam to się będzie działo. Działo, więc czekajcie na przyszły tydzień, na weekend. I prawdopodobnie będzie film z połańca z... Ryba w grzybach. Ryba w grzybach w wodzie marynowanym. Narka. Wiesz to. To nie tak sypuj, poczekaj, to jeśli tak, to już się tak przekłada. No to pozbieraj, prawdziwka, wszystko, weź, a w domu sobie przejrzysz, zobaczysz. Tak, no zobaczymy, czy coś, czy to białe muszę. No, wiesz. Borowik najbardziej mnie cieszy. Sztuk raz. I zobaczcie, musimy poczekać już na te konkretne zbiory z tego, ale chociaż jeden będzie zadowolony, bo
coś na zawsze sosik będzie. Na sosik będzie w masełku, coś tam zawsze będzie. Tak jest. No idziemy, narka. Tamten boi się jechać, nie? No fajnie sobie popadało, drodzy Państwo, świętokrzyskich w Kielcach. Samochody tak wcześniej jadą sobie chodnikiem, dlatego że widzicie, nie ma innego wyjścia. Więc my też musimy jakoś to. I boi się przejechać dalej. Także po prostu mu stanął chyba samochód. Stanął mu, no. Zalał sobie silnik. Super. Super, super. Ano, widzicie, tak to jest.